będę mówił o Chinach i Tajwanie. To są de facto dwa kraje, ale o jednej kulturze. O Chinach można powiedzieć, że to jest tak naprawdę cały kontynent. Ma wielkość kontynentu i liczbę mieszkańców znacznie wykraczających ponad miliard. Także jest to olbrzymia przestrzeń i olbrzymia ilość ludzi. Tajwan przez same Chiny jest uznawany za zbudowaną prowincję. De facto jest to osobny kraj, znacznie mniejszy. Można powiedzieć malutki, chociaż ludzi wcale nie jest mało. 23 miliony, które mieszkają na powierzchni około 35 tysięcy km kwadratowych, sprawia, że zagęszczenie ludności jest bardzo, bardzo duże i też właśnie ta ilość ludzi to wcale nie jest mała, jest to bardzo duża liczba, że jest po prostu osobne społeczeństwo, osobny kraj, cała przestrzeń ewangelizacji.